masz lat? 27. Okej. Okay. A ty? Wiem, że kobiet się nie pyta, ale jak już lecimy w pytania. 31. No spoko, w porządku. Pasuje ci to, tak? Bo oczywiście, nie wyglądasz. Dobrze, że nie wyglądam. No i też się tak nie czuję. To najważniejsze. Jaką byś chciał kobietę? Konkretną. Dorosłą, dojrzałą. Mm. Taką z charakterem. Taką, co wie, czego chce od życia i od partnera. A powiem ci to, wszystko bardzo pasuje. Do ciebie? Co ty gadasz? We could keep spinning this around. Tell me, honey, when we're gonna get things right. A kwestie wizualne? Najważniejsze u mnie są oczy, gdzie zawsze morskie, zielone, tak. To była taka pierwsza rzecz. A wysokie czy niskie dziewczyny? Wiesz, ja mam 1,90, także... Fajnie, bo będę mogła przy tobie nosić wysokie szpilki. Oj, najwyższe jakie... Naprawdę? No pewnie. Idealnie. 20. A włosy? Czarne. Akurat masz blondynkę. Dla odmiany jestem gotowy spróbować czegoś nowego w życiu. Mhm. Po to tu jestem. Myślisz, że możesz się zakochać? Nawet jutro. Naprawdę, to nie jest tak, że... A dzisiaj nie? Może być dzisiaj. Ja myślę, że miłości jakby się nie szuka, to ona znajduje ciebie, ale trzeba jej pomóc. Bo wiesz, bo tam w willi są też brunetki, nie? Tak. I to całkiem. Widzisz, nawet ich nie zauważyłem. Ale masz plusa teraz. No ja chcę się skupić na pewno na tym, co jest, a nie na tym, co by mogło być. Mhm. Jestem taką osobą, jakby... Na pewno chcę dać z siebie wszystko na dzień dzisiejszy i kolejny. I nie myślę o tym, co mogłoby być innego. Pracuję nad tym, co mam, tak? Bardzo podoba mi się twoje podejście. No dobra, ale jakie masz takie marzenia? Takie, no wiesz, takie marzenia. Może na przykład skok z spadochronem. No. Już od 2 lat się do tego przymierzam, ale delikatnie mam lęk wysokości. Ja też mam lęk wysokości, no. To jakby ja lubię przełamywać bariery. I to jest taka bariera, którą bym chciał przełamać, bo się mega na przykład tego boję. I to jest takie marzenie, do którego już podchodzę od 2 lat. To jak ty się boisz, ja się boję, to możemy to zrobić razem, no. No widzisz. I zobaczymy, które będzie odważniejsze. Tak. Mamy plan na kolejną randkę. Mhm. Jest wiele krajów, które bym chciał zobaczyć jeszcze. Mhm. Na przykład Tajlandia, Australia. Też bym chciała do Tajlandii. Tak? Czy ty czytasz moje marzenia? Potrenować tam tajski boks, który spełnię w tym roku. Właśnie, bo poczekaj, bo ty naprawdę dobrze wyglądasz. Co ty trenujesz? Z przerwami trenuję boks. Parę lat trenowałem, później miałem przerwę kilkoletnią. Czyli jak coś, to mi obronisz? Myślę, że oczywiście. Podoba mi się. A czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień trenuję jeździectwo. Hmm. Mam swoje koniki. Jestem zawodnikiem, trenerem. Też ci powiem fajną ciekawostkę. Za dzieciaka lubiłem bardzo rysować konie. No. Mimo tego, że nigdy nie jeździłem konno. Ale nie miałem okazji. A ładnie rysujesz? Ciebie bym ładnie narysował. Myślisz? Mhm. Ale karykaturę? Portret. Portret? Zdecydowanie, byłabyś zadowolona. Postarałbym się. Mega. Czy coś się chciałam zapytać i mi wyleciało z głowy, bo czasami jak na ciebie patrzę, to tak gubię swoje myśli. Może truskawkę też. Czy chcesz truskawkę? Jak już tak na luzie sobie rozmawiamy, to jak wygląda sytuacja w willi teraz? W willi nie było chłopaka dla mnie. No wczoraj jeszcze była taka gra, pocałowałam się z takim Mateuszem, ale to była gra. I nagle pojawiłeś się ty, spadłeś z nieba. Spadająca gwiazda. Coś w tym stylu. W sumie ty jesteś gwiazdą. Jak zaczęłam cię z daleka, to mówię, tak, to jest ten chłopak, ja chcę go poznać. Tak? Nie powinna może tak dużo ci słodzić, ale co ja będę udawać albo ukrywać, że nie jesteś przystojny, jesteś... Nie, w ogóle to jest ciekawe, że ja nie mam swojego typu, bo musi być to coś. Mam podobnie, może dlatego tak się rozumiemy. Możliwe. Dzisiaj rano pomyślałam sobie, że zjadłabym pomarańcze. I patrz, co mam. Mówisz i masz.
I najlepsze jest to, że oprócz tego pomyślałam, że chciałabym jakiegoś fajnego chłopaka. No i to też się spełniło. Spełnia marzenia widocznie, tak? Zobaczymy. To się okaże. Ale myślę, że zapowiadać to dobrze.